W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Stajemy przy ołtarzu naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, by złożyć najświętszą ofiarę, ofiarę ciała i krwi Boskiego Syna. Jest taka piękna modlitwa świętego Tomasza z Akwinu. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie, ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie, wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Za chwilę właśnie przez to niepojęte, niezrozumiałe dla nas, dla naszego rozumu, miłosierdzie Boże, zanurzymy się w boskiej tajemnicy miłości. Tu na tym ołtarzu za chwilę Chrystus z miłości do nas będzie uobecniał całą swoją tajemnicę. Uobecni swoje wcielenie, narodziny, życie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Dokona się w to niepojęty sposób pod postacią chleba i wina. Tu Jego krew będzie nas poiła, tu będzie Jego woda, która wypłynęła z Jego przebitego serca, będzie nas obmywała. Jego ciało będzie nas karmiło. Otwórzmy się na tę tajemnicę. Prośmy o to w sposób szczególny świętego Szarbela, by pomógł nam otwierać nasze serca przed Bogiem, pomógł nam otwierać nasze serca na tajemnicę Bożego miłosierdzia. I w tej najświętszej ofierze będziemy modlić się w sposób szczególny w następujących intencjach. Ojciec Daniel będzie modlił się w intencji wszystkich pielgrzymów tu zgromadzonych w tym sanktuarium, w intencji was wszystkich, w intencji tych, którzy w sposób, przez środki elektroniczne łączą się z nami w tej tajemnicy Bożego miłosierdzia, którzy w sposób duchowy są złączeni i włączają się w to Boże miłosierdzie. Ksiądz Jan modli się za pielgrzymów z Rybnika, Leszczyn, Czerwionki, Knurowa, Gliwic i Okolic, za ojca Daniela i posługujących na spotkaniu kapłanów. Ksiądz Grzegorz sprawia we wszystkich intencjach niepokalanego serca Maryi. Ojciec Artur modli się o błogosławieństwo Boże, opiekę mateńki dla Julii i Halinki Kuc w dniu urodzin. Ja dobremu Bogu polecam całą wspólnotę miłości i miłosierdzia Jezusa oraz ojca Daniela. Proszę o potrzebne łaski, o światło Ducha Świętego dla wszystkich członków wspólnoty i ojca Daniela. Zanurzmy to wszystko, co nie jest Boże, to wszystko, co nas od Boga oddala, co sprawia, że jesteśmy niegodni. Załóżmy to wszystko w Bożym miłosierdziu.
byśmy godnie sprawowali tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś świętego Szarbela do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o siewcy siejący ziarna na różne gleby. Ta przypowieść mówi o Jezusie, który przychodzi i zasiewa w ludzkich sercach ziarno Słowa Bożego. Każde Słowo Boże przyjęte z wiarą i otwartym sercem buduje przyjaźń z Jezusem, uzdalnia do rozumienia tajemnic Królestwa Bożego i prowadzi do zbawienia. Panie, proszę, pochyl się nade mną i obdarz mnie darem ukochania Słowa Bożego i życia nim każdego dnia. Niech moje serce stanie się żyzną glebą, w którym ziarno Słowa Bożego wyda obfity plon. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, powie ktoś, a jak zmartwychwstają umarli? W jakim ukazują się ciele? O niemądry, przecież to, co siejesz, nie ożyje, jeżeli wprzód nie obumrze. To, co zasiewasz, nie jest od razu ciałem, który ma się stać potem, lecz zwykłym ziarnem, na przykład pszenicznym lub jakimś innym. Podobnie rzecz się ma ze zmartwychwstaniem. Zasiewa się zniszczalne, powstaje zaś niezniszczalne. Sieje się niechwalebne, powstaje chwalebne. Sieje się słabe, powstaje mocne. Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało zmysłowe, jest też ciało duchowe. Tak też jest napisane. Stał się pierwszy człowiek Adam duszą żyjącą, a ostatni Adam duchem ożywiającym. Nie było jednak wpierw tego, co duchowe, ale to, co ziemskie. Duchowe było potem. Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi człowiek z nieba.
jak i ów ziemski, tacy i ziemscy, jak i ten niebieski, tacy i niebiescy. A jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też nosić będziemy obraz człowieka niebieskiego. Oto Słowo Boże. Światłości wiecznej będę widział Boga. Światłości wiecznej będę widział Boga. Wrogowie moi wciąż mnie prześladują. Liczni są ci, którzy ze mną walczą. Odstąpią moi wrogowie w dniu, gdy cię wezwę. Po tym poznam, że Bóg jest ze mną. W
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy zebrał się wielki tłum i z poszczególnych miast przychodzili do Jezusa, opowiedział im przypowieść. Siewca wyszedł siać swoje ziarno, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki podniebnie wydźbały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. Inne znowu padło między ciernie, a ciernie razem z nim wyrosły i zagłuszyły je. Inne w końcu padło na ziemię żyzną i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc, wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Pytali go więc jego uczniowie, co oznacza ta przypowieść. On rzekł, wam dano poznać wprost tajemnicę Królestwa Bożego, innym zaś w przypowieściach, aby patrząc nie widzieli i słuchając nie rozumieli. Takie jest znaczenie przypowieści. Ziarnem jest Słowo Boże. Tymi zaś na drodze są ci, którzy słuchają słowa. Potem przychodzi diabeł i zabiera słowo z ich serca, żeby nie uwierzyli, nie byli zbawieni. Na skałę pada u tych, którzy, gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, lecz nie mają korzenia. Wierzą do czasu, a chwili pokusy odstępują. To, które padło między ciernie, oznacza tych, którzy słuchają słowa, lecz potem odchodzą, a zagłuszeni przez troski, bogactwa i rozkosze życia nie wydają owocu. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjaciół miłowany, Boże, Duchu Święty, który tam, gdzie wstępujesz, tam jest życie. Przyjdź, Duchu Święty, bo pragniemy dzisiaj kolejny raz z wielką miłością i wiarą przyjąć to słowo, dzisiejsze słowo życia. Przyjdź przez Maryję, Matkę Życia, Matkę Słowa Bożego. I za wstawiennictwem świętego Szarbela, który umiłował Słowo Boże, Słowo Życia. Maria, 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 Salam Alchanon, Adona Malachet Olai, Santa Maria. Wreszcie ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości. To najważniejsze zdanie z dzisiejszej Ewangelii Pana. Serce szlachetne, dobre, pokorne, ciche i słuchające. Serce, które wysłuchuje słowa życia, słowa Boga. Serce człowieka, który przyjmuje wszystko to, co pochodzi od Pana. Dla niego jest to
bezcenny skarb, bezcenny dar, to, co Pan daje. Bo taki człowiek miłuje Pana i miłuje mowę Pana, słowa Pana. Zachowuje, pielęgnuje te słowa i każdego dnia wydaje owoc związany z wytrwałością. Wytrwałość jest potrzebna, aby usłyszane słowo, które przyjmuje sercem, wydało plon różnego rodzaju dobrych myśli, słów, uczynków. Owoce, które są trwałe, no są duchowe, nie tylko zewnętrzne, bo są związane ze słowem życia, a słowo życia jest duchowe. Słowo Boga jest duchowe. Ale w tym człowieku, który żyje z nauką Pana, widać to na zewnątrz. On nie żyje według pozorów. Nie jest człowiekiem powierzchownym, ani letnim, ani tym bardziej oziębłym. Wytrwale żyje według nauki Pana. Więc podkreślę, wytrwałość to jest cecha człowieka, który przyjmuje Boga i Jego Słowo. Szlachetność, dobroć, wytrwałość. Prośmy Pana, żeby te cnoty, te cechy serca, aby stały się naszymi cnotami, aby nasze serce było właśnie takie, aby Twoje serce było szlachetne, dobre i wytrwałe, aby w nim było Słowo Boże i wydawaj opite owoce tego Słowa. Nie tylko 30-krotne, 60-krotne, ale 100-krotne. Czyli staraj się wydać jak największy owoc. Na Słowo Boże musi być odpowiedź. Jeżeli ktoś na przykład w domu, w rodzinie powie mi, proszę, idź na zakupy, kup to i to, bo brakuje, żeby zrobić dobry obiad, albo żeby przygotować jakieś przyjęcie urodzinowe, no to wiadomo, że mam czas, no to idę, kupuję dokładnie to, o co mnie osoba moja bliska, mój bliski prosi. Jeżeli ja usłyszę to, ale nie zrobię tego, no to nie słucham, to lekceważę. To mam serce zamknięte, nieczułe, zatwardziałe. Serce leniwe. Więc nie miejmy nic wspólnego z takim sercem. Nie miejmy takich cech serca, bo one są związane z sercem, które gardzi Bogiem. Dlatego odrzućmy takie myśli, właśnie taką postawę serca, takie lenistwo serca, o którym też mówi Pan. Są ludzie, którzy przyjmują słowo i od razu nim gardzą. Przychodzi zły duch, kradnie to słowo z ich serc. Są ludzie, którzy przyjmują z radością słowo Pana, cieszą się, podoba im się to słowo, ale przyjdzie jakieś nawet małe doświadczenie, mała pokusa, cierpienie, od razu zapominają o tym. Albo innym razem, kiedy nawet przyjmują to słowo, ale są różne rozkosze życia, bogactwa, troski, przyjemności tego życia, wydawać by się mogło, że to słowo jest w nich zakorzenione, ale okazuje się, że też to słowo w nich obumiera. Te ziarno słowa nie może się w nich rozwinąć. Więc serca leniwe, niedbałe, serca, które chcą wykorzystać Słowo Boże dla swoich celów. Jeżeli Bóg mi zapewni to, że będę miał wszystkie przyjemności tego świata, będę mógł korzystać z dóbr tego świata bez umiaru, to ja będę może żył tym Słowem, ale tyle, ile będzie mi się chciało. Jeżeli Słowo będzie mi wypominać błędy, słabości, grzechy, będzie mnie ograniczać w tych korzystaniu z tych przyjemności tego świata i we wchodzeniu na drogę grzechu, no to rzeczywiście wybieram albo grzech, albo łaskę Boga, albo Jego Słowo. Dlatego tak mało ludzi jednak wybiera Słowo Pana, bo nauka Pana jest wymagająca. Bo nauka Pana w pewnym sensie ogranicza, ale jednocześnie chroni przed złem, przed przepaścią tego świata,
przed nieszczęściem, przed rozpaczą. Więc to słowo ogranicza, ale w tym sensie, żeby mi pomóc rozwinąć się w tym, co jest dobre. Dlatego takim człowiekiem, który wydał plon stokrotny, to był człowiekiem słowa, miłującym Pana. Jego Ewangelię Miłosierdzia był właśnie święty Szarbel, który jest patronem tego kolejnego spotkania w tym roku. Święty Szarbel jako człowiek, który żył na pustyni, a można powiedzieć, bo żył na pustelni, a jednocześnie człowiek, który duchowo na tej pustyni tego świata w pustelni zakwitł, jak piękne drzewo, jak duchowy cedr. A w Libanie jest wiele jeszcze, mimo wszystko, cedrów. Jest taka dolina, takie wzgórza cedrowe, piękne drzewa, które mogą żyć, właśnie wegetować kilkaset lat przynajmniej, albo i więcej. Potężne, mocne. I takim duchowym drzewem był właśnie ten święty, duchowym cedrem. Ten człowiek wydawał i wydaje kolejne owoce w Kościele. To był człowiek niebieski, o którym mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. Że można dzięki Panu, dzięki Jezusowi stać się człowiekiem niebieskim, ale nie ziemskim. Żyć życiem duchowym. Tak, aby ciało człowieka niebieskiego w przyszłości też stało się chwalebne, niezniszczalne, duchowe. Więc święty Szarbel jeszcze oczywiście nie doświadcza zmartwychwstania, bo czekamy na przyjście Chrystusa, na powszechne zmartwychwstanie. Ale ci, którzy wydali plon stokrotny, albo przynajmniej trzydziestokrotny, którzy stali się ludźmi niebieskimi, oni otrzymają ciała piękne, chwalebne na wzór Chrystusa. Będą podobni właśnie do świętego Szarbela, będą duchowymi cedrami w Królestwie Boga, w raju Boga. Każdy więc z nas jest powołany, żeby być takim duchowym drzewem w raju Boga, które wydaje owoc doczesny i wieczny, duchowy, ale także widzialny. Święty Szarbel, szczególnie po swoim narodzeniu dla nieba, czyli po swojej śmierci, gromadzi z woli Boga wiele ludzi. W tych ostatnich latach, szczególnie tych kilkunastu lat, wiele osób także i w Polsce, i na Słowacji poznaje tą osobę, tego świętego, bo jest to wolą Pana Boga. Bo potrzebujemy takiego wzoru duchowości na te czasy powszechnej apostazji, czyli powszechnego odejścia od Boga, od wiary, od Chrystusa. Dlatego również rok temu w Libanie za zgodą patriarchy maronickiego, katolickiego, bo Kościół maronicki tam obecny jest w ścisłej jedności z papieżem i jest w ramach Kościoła katolickiego. Ten patriarcha podpisał statuty rodziny świętego Szarbela, za którą jest odpowiedzialny Raymond Nader, maronicki katolik, świecki, mający żonę, dzieci, wykształcony inżynier, człowiek bogobojny, człowiek wielkiej wiary i też, można powiedzieć bez przesady, mistyk, który przez 10 lat od 1984 do 1994 i później, ale szczególnie w tych latach w pustelni w Annaja w Libanie, tam gdzie kiedyś przez wiele lat, 20, mniej więcej 3-4 lata żył święty Szarbel. On tam często przychodził na modlitwy, na adoracje, na czuwania nocne i prosił Boga, aby nadał sens jego życiu za wstawiennictwem świętego Szarbela. Bo przeżył też wojnę domową w swoim kraju, był żołnierzem, ale potem właśnie był naukowcem, inżynierem, a także człowiekiem wiary, bo maronici
to prawie że wszyscy ludzie, w sensie katolicy, maronicy, są głęboko wierzący. Bo tam też w Libanie jest ponad większość, to są muzułmanie. Więc jeżeli nie jestem katolikiem maronickim, to właśnie, to islam, to ateizm bardzo szybko takiego człowieka zdeformuje i właśnie bez swojej tożsamości katolickiej, chrześcijańskiej. Więc on tam modlił się i to było 9 listopada 1954 roku. Był sam, było to w nocy. Modlił się przy zapalonych świecach i nagle, jak sam o tym mówi, miał takie doświadczenie obecności Boga. Nagle wszystko jakby zamarło i doświadczył Boga, zanurzając się w światłości Boga. Poczuł światło wiekuiste, którym jest Bóg, które go przeniknęło. I on opowiadał, że to światło jest inne niż te tutaj ziemskie, czy światło słońca, czy jakieś takie światło elektryczne, czy światło świecy. Ciepłe światło pełne miłości. To światło to Bóg. Odczuł obecność Boga, który go uspokoił, wyciszył, że jest w nim, że jest przy nim, że nadaje sens jego życiu, że powołuje go do szczególnej misji, do nowej misji. To był 1994 rok, kilka lat po zakończeniu wojny domowej, strasznej wojny domowej w Libanie. I on zrozumiał, że ma być to związane ze świętym Charbelem. Rzeczywiście powstała telewizja Lumiere, czyli światło, właśnie związane z tym doświadczeniem światła Bożego, żeby przez tę telewizję światło Boże, światło wiary katolickiej dotarło do także muzułmanów, bo naokoło są narody muzułmańskie, ponad 300 milionów muzułmanów i wiele muzułmanów słucha, ogląda tą telewizję, za którą jest odpowiedzialny, ze gorliwymi chrześcijanami, charyzmatykami. I rzeczywiście wielu ludzi się nawraca z islamu na katolicyzm, chociaż rzeczywiście wiemy o tym, to nie trzeba nawet powtarzać. Ci, którzy naśladują Chrystusa, stają się katolikami, a byli muzułmanami, no to przeżywają prześladowanie, cierpienie, odrzucenie. Niektórzy są nawet zabijani. I również i tam, w Libanie, z tego powodu. Więc ten człowiek rzeczywiście, taki oddany Bogu, świętemu Charbelowi, jeździ po świecie, nawet też co jakiś czas pojawia się w Polsce. I ja go spotkałem też razem z wieloma osobami ze wspólnoty na rekolekcjach. Rzeczywiście bardzo taki Boży człowiek, ale też taki silny charakter, bogobojny, odważny. Taki rzeczywiście był żołnierzem, no to też widać po nim, że jest takim żołnierzem teraz Chrystusa, Jezusa, Maryi i świętego Charbela. I również otrzymaliśmy za zgodą patriarchy i przez tego Raymonda Nadera, tutaj też przypomnę, miesiąc temu o tym mówiłem, relikwie pierwszego stopnia, które są tutaj, świętego Charbela z Libanu, pustelnika, i w relikwiarzu z drzewa cedrowego, czyli najpiękniejszego, najlepszego drzewa libańskiego, jednego z najpiękniejszych też drzew na świecie, najmocniejszych. Więc również przez te relikwie święty Charbel jest szczególnie z nami obecny. I ten Raymond miał wiele doświadczeń obecności także świętego Charbela. Raz doświadczył to w taki sposób, że poczuł obecność świętego Charbela i poczuł, że święty Charbel go dotyka. I na lewej dłoni jest taki odcisk, dokładny odcisk dłoni świętego Charbela. Nawet linie papilarne, nawet również też częściowo nawet odcisk i nawet i paznokci, mięśnie, tak w sensie właśnie tych, cały kształt tej dłoni świętego Charbela. Kiedy to poczuł taki ogień, na początku ból, ale potem to było dla niego słodkie.
Kiedy lekarze badali go, to powiedzieli, że on doświadczył oparzenia trzeciego stopnia, czyli jednego z najmocniejszych, i że gdyby to było takie inne oparzenie, no to po prostu musiałby mieć naprawdę spaloną wręcz rękę w tym miejscu, taką aż do, właśnie musiałby to aż do takiej właśnie jakby, to wyglądałoby jego dłoń w tym miejscu jak spalone drzewo, wyschnięte. Więc, a to jest znak. Znak obecności, niektórzy święci dają takie znaki na podstawie też dogmatu bierzemy obcowania świętych. Taki niezwykły znak, ale taki, że jestem z tobą, nie bój się, czuwam. Taka pieczęć, taka pieczęć, że święci są blisko nas. I też ten Raymond Nader opowiada, że ma też doświadczenia przesłań, takich lokucji wewnętrznych, czyli słyszy głos, natchnienie wewnętrzne świętego Charbela, takie orędzia, które też na naszych spotkaniach czytamy, medytujemy, bardzo proste, bo tak jak Ewangelia jest prosta, tak samo orędzia świętych przekazane w imieniu Pana Jezusa są takie właśnie ewangeliczne i proste. I on mówi, że kiedy doświadcza tego spotkania ze świętym Charbelem, takiego mistycznego, to też ten odcisk jakby staje się jeszcze bardziej taki żywy, czerwony i też doświadcza, że czuje też bardzo mocno również, że ten święty przemawia do niego, że to jest znak, że to nie jest złudzenie, że to nie jest jakieś działanie zła czy kogokolwiek innego, tylko to jest działanie Boga, Pana Jezusa przez świętego Charbela. Więc zachęcam też, żeby czytać te proste orędzia, które są zatwierdzone przez Kościół, zawsze są sprawdzane i na pewno ten święty człowiek, bo za życia widać, że żyje życiem świętym. Na pewno po śmierci można się spodziewać, że ten człowiek kiedyś też będzie ogłoszony świętym. To tak moja osobista taka opinia. Warto czytać, warto, tym bardziej właśnie, że Kościół ten maronicki związany, właśnie powiedziałem, w pełni z Kościołem katolickim, bo to jest Kościół katolicki, związany z papieżem, jest, te orędzia są zatwierdzone, sprawdzane, zatwierdzone przez, na bieżąco przez właśnie ludzi odpowiedzialnych za Kościół katolicko-maronicki. I właśnie powstała, to tak troszkę, żeby jeszcze dopowiedzieć, bo to jest bardzo ważne, właśnie powstała w związku z tym właśnie rodzina świętego Charbela. On jest, Raymond Nader, prezesem tej rodziny właśnie tutaj na terenie Libanu, ale także na terenie całego Kościoła, bo te statuty też są statutami, stały się statutami na prawie papieskim, czyli podlegająca ta rodzina jest całkowicie papieżowi, Ojcu Świętemu. Więc na całym świecie może ta rodzina być zakładana w każdym kraju, ta duchowość może być pielęgnowana, rozwijana. I również w Polsce rok temu, w październiku, została zatwierdzona tutaj na teren Polski rodzina świętego Charbela. Prezesem jest też świecki, bardzo bogobojny człowiek. I więc można wstępować, wchodzić do tej rodziny świętego Charbela, która jest rodziną właśnie w pełni zaakceptowaną przez Kościół, przez ludzi Kościoła, duchownych Kościoła, i taka rodzina, która w zdrowy sposób przekazuje to nabożeństwo też świętego Charbela. Mówię to również dlatego, że właśnie w ostatnich miesiącach dowiedzieliśmy się o tym, że nie będę mówił po imieniu, po nazwisku, tylko tak może dyskretnie, pewien kapłan, który był odpowiedzialny za domy świętego Charbela w Polsce i nie tylko, no niestety odszedł od kościoła katolickiego, przeszedł do innego kościoła, który nie jest katolickie, które nie podlega władzy papieża. No i niestety więc już nie może opiekować się wiernymi rzymskokatolickimi katolikami, którzy
chcą pielęgnować duchowość świętego Szarbela, więc niestety ten kapłan już nie może, nie ma takiego prawa w imieniu Kościoła katolickiego sprawować taką opiekę nad wiernymi katolickimi. Tak mówię, zaznaczam to, powtarzam. Więc te domy świętego Szarbela jest wskazane, żeby były teraz pod szczególną opieką swoich księży proboszczy, a mogą również, też zachęcam do tego, żeby właśnie wstępowały te domy świętego Szarbela, ci odpowiedzialni za te domy, ci, którzy gromadzili się w domach, właśnie też pielęgnując to nabożeństwo do świętego Szarbela i nie tylko, bo wiadomo, bo to jest nabożeństwo związane w centrum jest Chrystus, Maryja. Więc zachęcam, żeby właśnie też albo tutaj do parafii, do księdza proboszcza, a jeżeli to będą jakieś problemy, trudności, no to do rodziny świętego Szarbela w Polsce. Także jest taka strona rodzina świętego Szarbela, tam są wszystkie informacje, jak może się to dokonać. Dlatego, że wiele osób, nawet tutaj przyjeżdżających do nas, słuchających, ma domy świętego Szarbela. Tak żebyście drodzy umiłowani wiedzieli, że tak to powinno przebiegać, żeby to jeszcze właśnie tą sytuację uzdrowić, żebyście nie byli porzuceni, czy nie czuli się odrzuceni, czy pozbawieni opieki kapłańskiej, duszpasterskiej. To dla waszego dobra. Niestety no nie, na tym etapie no nie możecie mieć kontaktu z tym kapłanem w tym sensie, żeby wami się opiekował, prowadził. No jest to niemożliwe, bo inaczej też w pewnym sensie wchodzicie na drogę odstępstwa od wiary katolickiej, no bo korzystanie z posługi kapłana, który jest poza Kościołem katolickim, czy to będzie ten, czy inny, no niestety jest takim procesem powolnego odchodzenia albo nawet szybkiego od Kościoła katolickiego. Dlatego bym odradzał to. Taką właśnie taką współpracę z kapłanem, czy z kapłanami, czy w związku z tą duchowością świętego Szarbela, czy innymi kapłanami, którzy jakieś inne duchowości też przeżywają, czy proponują, to żeby tutaj być ostrożnym. Więc ta duchowość świętego Szarbela niech będzie przeżywana w sposób zdrowy, piękny, gorliwy, a ten święty, wiemy, to święty, który jest kontemplatykiem, który adorował, który miłował Eucharystię, który potrafił milczeć, ale też potrafił mówić, chociaż niewiele mówił, który zachował do końca czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, który nigdy się nie wywyższał, ale zawsze się uniżał, z którego Bóg czynił i będzie czynił cuda. Dlatego to jest święty, który niech będzie patronem na te czasy dla nas, dla was umiłowani. Tak jak tutaj też wchodzicie do tej świątyni poświęconej Duchowi Świętemu, na górze też w przedsionku jest wizerunek świętego Szarbela. Tutaj też jest wizerunek z kolei świętego Szarbela z otwartymi oczami, bo w różny sposób można tego świętego przedstawiać. Także w środku też jest taki baner świętego Szarbela. Więc zachęcam, żeby do tego świętego też się modlić, też go wzywać. Jest koronka do świętego Szarbela, litania, nowenna. Dobrze mieć właśnie wizerunek tego świętego gdzieś w swoim domu, może w samochodzie, czy nawet też są takie medaliki srebrne, na przykład świętego Szarbela. Osobiście też mam, też bardzo też to dlatego, że bardzo też również osobiście tego świętego bardzo czczę i zachęcam was do tego również. Potrzebujemy świętych tego typu, może powiedzieć takich wielkich świętych, takich, którzy będą też nas ochraniać od kłamstwa, które w tym świecie widzimy jest tak wiele, że w tych ostatnich miesiącach to powtórzę tylko to, co mówiłem na początku, bo może nie wszyscy, którzy też byli tutaj, może usłyszeli, albo jeszcze dla tych, którzy słuchają teraz na żywo tej modlitwy, czyli Eucharystii, która jest najpiękniejszą modlitwą Kościoła. Między innymi to spotkanie jest po to, żebyśmy żyli w prawdzie. Żebyśmy właśnie, jeżeli mówimy o tej dezynfekcji,
odkażania, to chodzi o te duchowe odkażanie, duchową dezynfekcję. Te modlitwy, między innymi to słowo jest po to, żeby nas oczyścić, zdezynfekować od kłamstwa. Jednym z największych właśnie złych rzeczy, czy zła, które jest w świecie, to jest kłamstwo. Na początku, kiedy Adam i Ewa byli kuszeni, to zostali co? Okłamani, byli oszukani przez szatana. Dlatego również w tej sytuacji, nie tylko teraz, bo to będą różne sytuacje jeszcze pojawiały się i w Polsce, i w świecie, różne wydarzenia ludzi i ideologii, które będą kłamliwe, zakłamujące rzeczywistość, kłamujące na temat wiary, Boga, na temat tego właśnie, żebyśmy wobec siebie wzajemnie byli podejrzliwi, zalęknieni, bali się. Ten ma maseczkę, ten nie ma, no to po prostu czasami jeden drugiego jest gotowy nawet prawie, że tam udusić, bo nie ma maseczki. Tego typu rzeczy zdarzają się, no to już można powiedzieć, że żyjemy w czasie takiej już paranoi. Ktoś nie ma maseczki, jest gorzej traktowany niż ten, kto ma maseczkę. A nic złego nie robię. No, jestem wolnym człowiekiem, mogę nie mieć maseczki. Nikt mnie do tego nie muszę i nie powinien zmuszać. Więc tutaj mówię to takim zakłamaniu, takim, że nas niektórzy ludzie, osobiście sądzę, świadomie dzielą. Ideologia, żeby nas podporządkować, zastraszyć. I to na podstawie bezprawia. A my jesteśmy jako wierzący ludźmi wolnymi. Przede wszystkim nas obowiązuje prawo Boże. Prawo kościelne. Prawo miłości, miłosierdzia. A jeżeli jakieś prawo jest złe, chore, niebezpieczne dla wiary, nawet sprzeciwiające się Bogu, to Kościół też tak naucza. Można się temu prawu sprzeciwić, a nawet powinno się temu prawu sprzeciwić. Tym bardziej, jeżeli dane prawo jest też bezprawne, tym bardziej. Dlatego też tutaj trzeba, drodzy, żebyście nie dali się właśnie oszukać, zmanipulować. Żebyśmy wszyscy nie dali się. Więc Duch Święty, Duch Prawdy będzie też na tym spotkaniu na nas wstępował i nas uwalniał od właśnie tego wirusa duchowego, psychicznego, medialnego, którymi niektórzy z nas są gdzieś zakażeni, są obciążeni. Wielu z nas tutaj się czuje dobrze, wspaniale. A właśnie wielu z was się boi potem wracać do domu, do tego środowiska życia, no bo tam paranoje w wielu miejscach, nie wszędzie, ale w wielu miejscach paranoja, nienormalność. Na przykład chcę iść, idę do restauracji, muszę założyć maseczkę. Kiedy no, chcę jeść, no to wiadomo, zdejmuję. Kiedy zjem, zakładam na nowo. No przecież to jest absurd. I jedna osoba, jeden brat mi opowiadał, dostał jakiegoś zakażenia bakteryjnego, ale wiadomo, nie tego, o którym się tak mówi powszechnie. I próbował, no, był rzeczywiście bardzo ciężko chory, no i próbował otrzymać pomoc. Razem z żoną jeździł do jednego szpitala, drugiego, kolejnego. No nie chcieli przyjąć, no bo wiadomo, zaraza panuje. Więc w końcu się udało, że w końcu jakiś tam lekarz się zlitował, przyjął. No i jest rozmowa z tym lekarzem, no i on mówi, że ma gorączkę. A ten się odsunął od biurka na fotelu i jakby, jak przerażony, jakby miał, nie wiem, jakby miał zawał. COVID, COVID. Wzięli go na izolację na 12 godzin. Pielęgniarkarz i on przebrani jak kosmici. Okazuje się, że nie miał żadnego wirusa, żadnego COVID-a. Po prostu było zakażenie innego rodzaju. Właśnie, więc tutaj dochodzimy do takich absurdów. Więc
Nie będę mówił więcej tylko na ten temat, bo też nie chcę znowu się na tym skupiać, tylko tak dodatkowo jeszcze do tego, żebyśmy właśnie nie pozwolili, żeby ktoś nam i tak sterował, żebyśmy żyli w absurdzie i także w Kościele. Tylko jeszcze powiem na końcu też takie świadectwo, ale takie w sensie takim też bolesnym, że jedna z naszych sióstr poszła do kościoła na mszę świętą, tam właśnie były osoby ubrane w maseczki i jeden kapłan, widząc, że ona jest bez maseczki, ale nie powiedział tak wprost do niej może, chociaż podobno znali się, ale powiedział, jeżeli osoby, które nie mają maseczki, nie nałożą maseczki, to nie będzie mszy świętej. To jest przerażające, to jest absurd. Dochodzimy do absurdu. Więc to mówię, wiem, że mówię mocne słowa, wiem, że to jest mocne kazanie teraz pod koniec, ale trzeba powiedzieć to wprost, no, trzeba mówić prawdę. No, jeżeli jestem kapłanem, to ja muszę mówić prawdę. Ja nie mogę oszukiwać was i mi sumienie na to nie pozwala i nauka Kościoła i Pan Jezus. Trzeba o tym też powiedzieć, o tych bolesnych takich przykładach. I widzimy, że te z, właśnie choćby te maseczki w kościele, które na siłę się również wprowadza. I to jest bardzo smutne, że niektórzy, nawet ludzie kościoła, właśnie jak ten niestety ten kapłan, wymuszają to na wiernych. To jest, ja uważam, moje to osobiste zdanie, nie powinno mieć coś takiego miejsca. To jest szkodliwe, to jest bardzo raniące ludzi, osłabiające ich wiarę, zniechęcające do kościoła, do ludzi Boga, jakimi są biskupi, kapłani, inni przełożeni kościoła. I kapłani nie powinni tak robić. Raczej powinni zachęcać, to jest dom Boży, nie ma potrzeby nakładać maseczkę, chyba że chcesz, to jest twój wybór, bo jesteś osobą wolną. Jak ktoś chce, to sobie nakłada, jak potrzebuje. Ale nie można przymuszać. I nie można mówić, nie będziemy mszy świętej, bo ty nie masz maseczki. Nawet ludzie, którzy są w grzechach ciężkich, mogą przyjść na mszę świętą i modlić się. Oczywiście nie powinni przyjmować komunii świętej, ale mają prawo się modlić. I to jest przecież o wiele większy problem duchowy, moralny dla tej osoby. I przecież nikt nie wyrzuca osoby i nie mówi, jak ktoś jest w grzechach ciężkich, to wyjdź mi z kościoła. Nie mówi przecież czegoś takiego nikt z kapłanów i nie ma prawa do tego. Więc dlatego tutaj tak mówię o tym, to dlatego, że nie pozwólmy, żeby ta sfera kościoła została sprofanowana. Bo przez to, przez te płyny, przez te maseczki, przez te rękawice, tym podobne szaleństwo, strach, ta sfera jest profanowana, tak. Zniekształcana. A kościół powinien być miejscem, gdzie ludzie powinni się czuć wolni, doświadczać wolności, uwolnienia, pokoju. Nie żeby terroryzować, ale żeby przyjmować z łagodnością i miłością i szacunkiem. Przecież, drodzy umiłowani, wy jesteście tak też bardzo zranieni, chorzy, cierpiący. Wyobraźcie sobie, gdybym ja teraz powiedział, albo przed spotkaniem, nie możecie tu być, póki nie nałożycie maseczki. Co byście powiedzieli? Ojciec Daniel chyba już jest po tamtej stronie. Wszedł na ciemną stronę mocy. Więc Pan Jezus ma piękne oblicze. Ukazywał się świętej Faustynie. Przecież Pan Jezus nie zasłaniał się. Maryja i także święty Szarbel. Jakie piękne oblicza mają. Dlatego Bóg chce, żebyśmy właśnie mieli odkryte oblicza. On chce się wpatrywać w nasze oblicza. Nie jesteśmy muzułmanami, żeby mieć zasłonięte twarze. Jesteśmy katolikami. I tak samo nie jesteśmy przestępcami, bo jak ktoś jest przestępcą, to przecież idzie do banku z pistoletem, no i wiadomo, ma zasłoniętą twarz. Jesteśmy ludźmi, którzy nie mogą być tak traktowani jak przestępcy przecież.
I tak samo w Starym Testamencie, komu zasłaniano twarz? Komuś, kto był zbrodniarzem, kto popełnił ciężki grzech przeciwko Bogu i królowi. To wtedy zasłaniano mu twarz jako początek kary. A powtórzę, Chrystus chce, abyśmy mieli odsłonięte twarze i głowy. Bo chce wpatrować się również nasze oblicza, które stworzył z miłości i one są w oczach Boga piękne. Nie mamy się czego wstydzić. Dlatego możesz powiedzieć do tej osoby, która jest po twojej lewej i prawej stronie. Twoje oblicze jest piękne, bo Bóg je stworzył. Powiedz to tej osobie. I powiedzmy też teraz na głos właśnie do Pana Jezusa, jakie piękne jest Twoje oblicze, Panie, jakie jest piękne Twoje oblicze. Jakie jest piękne oblicze Twoje, Maryjo. Jezu, Maryjo, miłujemy Was i pragniemy wpatrywać się w Wasze przepiękne oblicza, twarze. Dziękujemy za to, że nam pokazujecie drogę prawdy, miłości i wolności. Że nas chronicie i bronicie. Że nam pokazujecie, że Kościół powinien bronić prawdy i wolności. Że nam pokazujecie, że Kościół nie powinien dać się zastraszyć. I że te błędne ideologie, które wykorzystują nasz lęk, próbują zawładnąć Kościołem. Jezu Maryjo, nie pozwólcie im na to. Jezu Maryjo, prosimy Was, abyśmy mogli spokojnie spotykać się. Nawet jeżeli cały świat będzie szalał na punkcie różnych ideologii, COVID-ów i innych, wirusów i szaleństw, pokornie Was prosimy, abyśmy mogli także w tym miejscu modlić się, spotykać się bez ograniczeń, bez przeszkód, bez maseczek, żebyśmy mogli tutaj doświadczać uzdrowień i wielu, wielu łask. Jezu Maryjo, prosimy Was o to i dziękujemy, że tak będzie. Że to miejsce, to bez przesady, takie małe Medjugorje, to ziemia Maryi, to ziemia Twoja, Maryjo. To taka mała ziemia święta, gdzie Jezus i Ty szczególnie przychodzicie i się objawiacie, Matko. Jezu Maryjo, Matko, Matko Jezusa, Matko nasza. Dziękujemy za ten kawałek, w którym czujemy się jak w Nazarecie, w którym czujemy się wolni. Amen. Zapewnił nas, że gdzie dwaj albo trzej wspólnie o coś prosić będą, to im się spełni. Dlatego pełni wiary i ufności, że Bóg pragnie nas wysłuchać. Zanieśmy do Niego nasze wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby mógł swobodnie działać w świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, aby ludzkość mogła żyć spokojnie, pracować i tworzyć kulturę. Wysłuchaj, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby doznali umocnienia w swoich słabościach. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy.
Módlmy się za służbę zdrowia, aby pamiętała, że zajmując się chorymi, służy Chrystusowi. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za zmarłych, aby Pan Bóg przyjął ich do swojego królestwa. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się za nas samych w intencjach, które przynosimy przez święty ołtarz, abyśmy szanowali przekonania innych ludzi. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Módlmy się we wszystkich intencjach, które wymieniłem na początku tej mszy świętej, we wszystkich intencjach, które kryją nasze serca, w intencji tych wszystkich, którym obiecaliśmy naszą modlitewną pamięć. Wysłuchaj nas, Panie, do Ciebie wołamy. Wysłuchaj, prosimy Cię. Boże, pełen miłosierdzia, racz wysłuchać nasze wspólne prośby, które z tak wielką wnością Tobie przedstawiliśmy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Uczyń mnie, Panie, Twoją latoroślą, gałązką dającą owoc obfity. Poprowadź mnie do źródła wody żywej i naucz Tobie trwać. Z naszych kartek pieśń numer 2 ze śpiewnika 513. Płynącą żywą.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij od nas, sług Twoich, dary, które składamy na Twoim ołtarzu, obchodząc wspomnienie świętego Szarbela. Spraw, abyśmy wolni od ziemskich przywiązań Ciebie uznawali za jedyne bogactwo, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Szarbelowi, którego dałeś swojemu ludowi jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia nas w dobrym życiu, Jego słowa nas pouczają, a Jego wstawiennictwo wyprasza nam Twoją opiekę. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępu, pełne są niebiosa i ziemia.
Ojcze prawdziwie święty, od początku świata czynisz nas uczestnikami Twego zamysłu miłości, abyśmy byli świętymi, jak Ty jesteś święty. Wejrzyj na lud zebrany wokół Ciebie i ześlij swego Ducha, aby dary, które Ci składamy w ofierze, stały się ciałem i krwią umiłowanego Syna Twego, Jezusa Chrystusa, którym my także jesteśmy Twoimi synami. Byliśmy umarli z powodu grzechu i niezdolni zbliżyć się do Ciebie, ale Ty dałeś nam najwyższy dowód swego miłosierdzia, gdy Twój Syn jedyny sprawiedliwy wydał się w nasze ręce i pozwolił się przybić do krzyża. On za nim wyciągnął ramiona pomiędzy niebem i ziemią. Na znak wiecznego przymierza chciał obchodzić Paschę ze swymi uczniami. Gdy spożywali wieczerze, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i dawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy, wiedząc, że pojedna wszystko w sobie, przez krew wylaną na krzyżu, wziął kielich z winem i ponownie dzięki składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Obchodząc pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna, który jest naszą Paschą i naszym pokojem, i oczekując błogosławionego dnia Jego przyjścia na końcu czasów, składamy Ci, Boże, prawdziwy i wierny, tę ofiarę, która całej ludzkości daje pojednanie z Tobą. Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej ofierze Jezusa Chrystusa i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy, zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę, zostali złączeni w jedno ciało. Zachowaj nas wszystkich w jednej wierze i miłości z naszym papieżem Franciszkiem, z naszym biskupem Wacławem. Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa, aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, święci pośród świętych, z Najświętszą Dziewicą Maryją, z apostołami, ze świętym Józefem, ze świętym Szarbelem i z naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od Chrystusa żyjącego na wieki. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała
przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
Jezu najsłodszy, utajony w chlebie, Ty szczęścia pełen zdrój. Wśród ziemskiej suszy zbliżasz się cichutko i pukasz do drzwi mego serca. Przyjdź, mój Panie, i napełnij mnie sobą. Cały jestem oczekiwaniem. Z naszej karty pieśń numer 3 ze śpiewnika 704. Pieśń numer 4 ze śpiewnika 167.
Święty, 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 święty.
święty, święty, święty. Drogą miłości uczyń nas godnych.
cudownych w Ciebie. Chlebie niebieski, Jezusem bądź, Bogo miłości, uczyń nas godnych Ciebie. W sercu, Panie, skryłem się na wieki. Dusza ma raduje się i oddaje Tobie cześć. Tobie, mój Jezu, śpiewam tę pieśń. Z kartki pieśń numer 9 ze śpiewnika 741. Z mocą wywyższaj.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, mocą tego sakramentu prowadź nas drogą miłości, śladami świętego Szarbela i dobre dzieło, które w nas rozpocząłeś, doprowadź do końca na dzień Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Święty Michał Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wozu zastępów niebieskich, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i strzeżcie nas. Święty Szarbelu Pustelniku, módl się za nami. Teraz, drodzy ukochani, będzie przerwa. Jest mniej więcej 15 po 15, więc spotkamy się 16.15 plus. 16.15 plus. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bo...